kiedy funkcjonuje? Od kiedy? No, bardzo dawno. To znaczy? Znaczy, pieśni układam, odkąd się nauczyłam grać na gitarze. Jak byłam czwartej klasiczkowej podstawowej. Żadne cierpienie jej nie dotyka. Rodzinny zespół, Urazalia, moja siostra, jest liderką, komponuje przewiersze. Ja z nią gram praktycznie od zawsze. Przez długi czas grała z nami też Teresa, nasza siostra, która jest perkusistką, ale w tym momencie wyjechała do Niemiec. No jest to muzyka bardzo osobista. Trudno to porównać z czymkolwiek innym. Dosyć mroczna, taka bardzo, bardzo liryczna z drugiej strony. Chyba trzeba posłuchać, żeby coś o tym serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Podgórze P, w imieniu także drukarni, która nas tutaj przygarnęła pod swoje skrzydła, notabene, a tutaj się ekran zwija. Szanowni Państwo, w ramach Szanuj Miasto, koncert, kończymy cały nasz projekt w dniu dzisiejszym i korzystając z okazji chcemy podziękować wszystkim, którzy nam pomogli, a w szczególności kilku osobom i oddaję głos Chrisowi. Dziękuję bardzo, że wszyscy przyszliście. Najpierw chciałbym podziękować autor projekt właśnie Cecilia Nalik. Tutaj mamy mały prezencik. Bardzo dziękuję. I Rafał Ciemaci. I jeszcze jeden prezencik. No. Za kilka lat da się spinać się na tym. Tak, tak, jeszcze, tak. Ponieważ Cecylia lubi sztukę, więc dajemy jej sztukę uliczną. Kurde, a jestem A z projektu Szanuj Miasto mamy jeszcze jeden prezent. Tak, tak, tak. Dzisiaj będą same prezenty, słuchajcie. Ale też mam prezencik dla Rafał Małecki, który teraz bierze ekran. Tak, tak. To jest nasz znaczek graficzny, takie strzałki, że my szanujemy miasto, miasto szanuje nas. No ta MK, ja mam SK, dobra, dobra. To jest taka pamiąteczka. Mój projekt 165 drzew, jeszcze taki osobisty pamiętnik, który polegał na tym, że z innych chodziłam na inne drzewo i zdjęcia z tego drzewa wrzucałam na Facebook. Zostało, upubliczniłam to w ten sposób, wrzucałam sobie do internetu i zyskałam bardzo dużo fanów, takich ludzi, którzy mi kibicowali w tym moim przedsięwzięciu i między innymi taką osobą, która się bardzo zachwyciła tym i tak już od połowy dzień towarzyszyła, to był Chris. No i on pod koniec mojego projektu zaczął do mnie pisać: Cecylia, to będzie strasznie smutne, jak to się skończy. Ja codziennie czekam na to drzewo, musimy chyba znaleźć jakiegoś następcę. I ja wtedy zażartowałam: ej, Chris, to może ty? A tak naprawdę zażartowałam. I on się tym totalnie przejął i
powiedział, że nie wie, czy potrafi, ale spróbuje. I jak ja robiłam taką imprezę pod, na Dębie Wolności, pod Uniwersytetem Jagiellońskim, która była zakończeniem mojego projektu 35 drzew, to uroczyście na tym drzewie mianowałam Krzysztofera swoim następcą. No i dzisiaj jest 20 drzewo Krzysa i on rzeczywiście wytrwał, nie opuścił ani jednego dnia. Wszyscy to sprawdzają. To było tak, że akurat znałam się trochę z Cecylią przedtem, a kiedy dowiedziałam, że ona tak robi, takie świetne działanie, ja pisałem do niej na Facebook, że ktoś powinien dalej to robić, bo ja sądziłem, że to jest akurat coś świetnego i pisałem, że chyba byłby dobre komuś takiego znaleźć, że ona zgodziła, że to racja, ale na początek nie wiedziałem, że to będzie ja. Właśnie i ona powiedziała, że chyba tylko ja jestem taki osoba, która naprawdę byłbym to wykonać. No. I bardzo się cieszyłem z tego powodu, ale też miałem takie chwile wątpliwości, że naprawdę dam radę tyle chodzenia robić i codziennie i znaleźć inny fotograf codziennie. To jest strasznie dużo pracy, naprawdę. No. Jest już następca? Szukamy. Może już jest i o tym nie wiemy, ale ktoś kiedyś zgłosiła do Cylia, to był jakiś czas temu, a nie wiem, czy to jest jeszcze aktualne, czy nie. To, co dzisiaj tutaj się wydarzyło na Podgórzu, to jest bardzo fajna inicjatywa. Program był bardzo bogaty. Przez cały dzień coś się działo. W godzinie 11 ruszyło guerrilla gardening, czyli obsiewanie publicznej przestrzeni zielonej, chociaż nie do końca zielonej, dopiero ma się stać zielona. Tak, w przyszłości będzie zielona. Bo ty się skuszyłeś, jakby było przekopywanie trawy, bo jednak była zielona. Tak, także nie wziąłem udziału w pierwszej części. Na początku było przerzucanie chwastów, wyrywanie trzywoki, prawda? Trzywoki chwastów załadowane do bagażnika. A dokładnie cztery. A dokładnie nawet cztery. No więc ja to widziałem, więcej niż kodenek z wodą. Widziałem, że się uwijaliście w tych chwastach tam bardzo mocno. A ja się włączyłem dopiero na podlewanie, więc ja przyszedłem na gotowe. Ale bardzo się cieszę też z tego, że mieliśmy okazję posłuchać Eli Dymnej i Marcina Rutkiewicza. Bardzo, bardzo ciekawa prezentacja na temat reklam i zaśmiecania przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że będziemy ją odśmiecać coraz częściej i załąkawiać. Alternatywa do... Jak ta reklama powinna wyglądać w przestrzeni publicznej? Ładnie. Tak, ładnie. Powinna być harmonijnie wkomponowana w przestrzeń publiczną, a nie zawłaszczać ją. Jak jest w chwili obecnej. I ją wzbogacać. Czyli ładnie na przykład podświetlone neony, za którymi kibicujemy, a nie banery wywieszone byle jak na budynkach. A mamy jakieś miejsce w Krakowie, które jest tak zagospodarowane, jak powinno być? Tak, wnętrza centrów handlowych tak są zagospodarowane. Proszę zobaczyć, że tam, gdzie jest najwięcej handlu i teoretycznie tam powinien być największy bałagan, to tam jest największy porządek. Dlaczego? Bo centra handlowe bardzo rygorystycznie narzucają swoim najemcom reguły reklamowania się w tej wspólnej przestrzeni. I tak niech całe miasto wygląda. Jak ci się podoba taki pomysł, jak był dzisiaj realizowany? Wyrwał mnie ekstra akurat i chciałbym powtarzać takie właśnie wydarzenie, gdzie ludzie są angażowani. Właśnie kilkanaście osób spinało się ze mną na drzewie i sprzątaliśmy teren właśnie blisko Ford i poza tym sadziliśmy drzewo. I w rano robiliśmy taki czasowy ogródek na ulicy Smolki i ja właśnie też kopałem ziemię tam i sadziliśmy taki trawę, dziki kwiaty będą tam rosnąć i to był taki niezbywany teren, gdzie ludzie wyrzucili śmieci, ale też był taki kiosk, tam jest taki kiosk,
i rodziny, które robią ten kiosk, właśnie czy zajmują w tym, oni złożyli takie znaczki, że nie wolno wyrzucić śmieci tutaj, nie wolno wyrzucić peti z papierosem i tak dalej. I dlatego wybraliśmy takie miejsce. No super. Znaczy ja myślę, że to tak naprawdę jest taka, jak rodzina jest podstawową strukturą społeczną, tak, takie lokalne inicjatywy to jest podstawa społeczeństwa obywatelskiego. I na tym polega wielkość tego projektu, że po prostu widać, że ludziom się chce zadbać o tych kilkaset metrów wokół swojego miejsca zamieszkania. Gdyby wszyscy tak robili, to w ogóle mieszkalibyśmy w idealnym świecie. Że bardzo ważne było taka możliwość skonfrontowania też różnych stron tego całego, nie powiem konfliktu, ale tej całej sytuacji, tak, wokół przestrzeni miejskiej. Że z jednej strony mieliśmy Stowarzyszenie Podgórze.pl, inicjatora dzisiejszych wydarzeń, z pewnymi postulatami, które jakby wpisują się w wieloletnią działalność tej instytucji. Z drugiej strony mieliśmy Plastyka, tak, który po prostu przyszedł i musiał jakby skonfrontować się z tymi postulatami, tak, na żywo i jakby w obecności świadków, tak. Z drugiej strony mieliśmy konfrontację organizacji takiej jak Stowarzyszenie właśnie Podgórze.pl czy Stowarzyszenie Moje Miastowni. Czyli ludzi, którzy działają na rzecz zmiany prawa z działaniem, może trochę ogranicza prawa, ale działaniem z ludźmi, którzy masz na myśli to obsiewanie między innymi, sadzenie drzew przez Chrisa dzisiaj, tak? Czy takie oddolne czy chociażby wchodzenie na drzewo i mówienie tak. W inny sposób. Z jednej strony próba dotarcia do odpowiednich urzędników, z drugiej strony Chris, który działa zupełnie w inny sposób. I to też było bardzo, bardzo ciekawe. Ja myślę, że w ogóle obecność Eli i Marcina z Fundacji Miasto Moje jest tutaj dla nas jakby pouczająca bardzo, tak? Ludzie z zewnątrz, którzy trochę to widzą wszystko jakby z boku i też mogą nam trochę tak naprawdę pomóc w komunikacji, tak? Bo mam wrażenie, że tutaj obie strony tej sytuacji, czyli miasto z jednej strony, z drugiej strony działacze są na tyle jakby okopani na swoich pozycjach, że jest im bardzo trudno wejść w dialog i taki mediator z zewnątrz zaproszony na dzisiejsze spotkanie to jest super fajna inicjatywa. Ja bardzo chciałbym podziękować Rafał Małecki za tyle pracy z organizacją ta cała impreza. Dziękuję bardzo i też dostanie drzewo. No i poza tym chciałbym... Dasz moje drugie drzewo dzisiaj. Nie wiem, ile jeszcze dostaniesz dzisiaj. No, a jeszcze chciałbym podziękować oczywiście Podgórze.pl za organizację i za tyle fajnie, bardzo ciekawe zdarzenie, które było przez ostatnie kilka tygodnie sprzątanie w różnych miejscach, Krzemiołki i tak dalej. I będziemy, mam nadzieję, dalej tak działać, że inne takie typ wydarzenie, tak jak Szanuj Miasto. Czy ja mogę dziękować dalej? Tak, ale ja jeszcze... No, dobrze. No, dobra. No to dobrze, to ja podziękuję tobie po prostu, wręczając ci taką oto książeczkę History of Kraków, ponieważ, for everyone, ponieważ ty uwielbiasz to miasto i kochasz. Jest napisana w języku angielskim przez człowieka, który się nazywa Małecki. Ale to nie ja. Bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję. I chciałem na koniec. Dobra. Tak. Rzeczywiście codziennie był na drzewie, sprawdzaliśmy to i dzisiaj był na 200 drzewie, przeżył jesień i zimę, czyli teraz ma już z górki, bo zostało mu 165 drzew, które już są łatwiejsze, bo jest ciepło i jasno. Także brawo dla Chrisa. Dziękuję. Codziennie wyjść na drzewo nie jest łatwo. No i oczywiście czekamy na kolejnych chętnych, którzy by chcieli kontynuować projekt w roku 2011-2012.